Czołem ludzie, witajcie serdecznie, jestem Ryuk i witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Tom Clancy's The Division, odcinek drugi z pełnej wersji tej gry. Słuchajcie, drugi raz to nagrywam, bo no cóż, pierwszy odcinek nagrywałem action, drugi odcinek chciałem nagrać OBS-em po prostu, tak jak chcę teraz nagrywać wszystkie odcinki, ale niestety OBS stwierdził, że rozpieprzy mi cały materiał i poklatkował go tak bardzo, że niestety, ale nie dało się tego uratować. Więc korzystam z opcji powrócenia do misji, po prostu powtórzę ją jeszcze raz. No i zobaczycie, o co tutaj chodziło. Ale zanim to zrobimy, jeszcze wejdziemy sobie tutaj w zdolności. Odblokowałem wcześniej impuls, który... Tutaj wysyła impuls oznaczający wrogów i sojuszników, nawet jeżeli są za ścianami, więc to sobie odblokowałem. Przejrzymy jeszcze ekwipunek, bo jakąś broń tutaj zdobyłem. Chyba ten P416 wojskowy, ale niestety on jest słabszy od mojej głównej broni. Aha, ale zdobyłem też ten M4 policyjny na trzecim poziomie. Więc warto by go sobie tutaj, kurczę, wybrać jako podstawową broń. To mamy na czwartym. Tutaj jakąś, o proszę, wojskowy M9. Widzę, że mam odblokowany. To też jest lepsza broń. Tutaj mamy jakieś ochraniacze lepsze również. I tutaj mamy jakiś plecak rekruta, który też jest lepszy. Jak widzicie, już powolutku takie te rzeczy są tutaj poodblokowywane. Dużo, dużo lepsze niż te, które mieliśmy. No i z rzeczy, które jeszcze udało się zdobyć, to czapeczkę na głowę, taką oto właśnie uchatą. No dobra, wejdźmy tutaj. Oblężenie posterunku. Zrobimy sobie tą misję tutaj. Teraz to w łapetynę. No, jestem zdezorientowany. Kurde, czemu oni mi się chowają co chwilę? Frajerzynki. Lata jak popieprzony. No patrzcie, co on robi. Dostał. Uff. Brooklyn Dispatch, this is Division Command. We've got an agent incoming to assist at the 84th, but all entrances are blockaded. Division, that's the best news I've had all month. Try the parking garage in the back. Got that agent? That you're in. Go get him. Myślałem, że tam beczka wybuchowa obok niego stoi, ale jednak nie. Dostał. Co? Jeszcze ktoś tu? Gdzieś? Coś? Ktoś coś ma mi do zaoferowania? Biegnie następny frajer. Bo gdzie on tu, kurde, w ogóle z jakimś... Dostał. Shit.
Już tam nie wiem, czy mi się chce w ogóle zbierać z nich te... te wszystkie rzeczy. Hostiles incoming. Nowy poziom osiągnięto, czwarty poziom, pięknie. Idziemy dalej. Dobra, tu coś leży na ziemi, to jeszcze to pozbieram. Żeby nie było. Weź plecak, aczkolwiek wiem, że mam lepszy teraz. Wszystko się przyda do sprzedania, wiecie. To jest w mniejszym lub większym stopniu przydatne, właśnie z tego względu, że można to potem sprzedać i po prostu zarobić na tym. Tutaj już mamy następną misję odblokowaną, jak widzicie. Ale to sobie zrobimy, myślę, na koniec tego odcinka. Ale jako, że mamy już czwartą rangę, możemy sobie jakąś broń boczną tutaj założyć. No właśnie. Ale czy ja chcę tą, czy na przykład M4 policyjny, który jest równie dobry? Trochę nie czaję tego, bo ten jest lepszy na przykład. No dobra, będę biegać z dwoma M4-kami. Tutaj mam jakiś plecak, ale on niestety jest słabszy od tego, który ja mam, więc nawet nie ma co się rozwodzić nad tym. Idziemy dalej. Nie wiem, ile ich tu jest, trzech chyba. Dobra. Dostał. No to ciśniemy dalej. Jeszcze tu może zajrzymy. Co tu mamy? Gdzieś tu amunicja jest, widzę. A, tu jest coś. Przeszukamy. Pociski zapalające. Tu jest skrzyneczka, ale to wcześniej już odkryłem ją. Także biegniemy dalej. Alert. Hostiles detected. Ładuj. Dostał. Odszukaj zakładników. Ja przed tym, zanim odszukam zakładników, to jeszcze przeszukam te pomieszczenia, bo nie wszystkie je tu niestety przejrzałem wcześniej. Okej, mam nadzieję, że mi pomożecie. Nie tak jak wcześniej. Teoretycznie oni biegną do góry.
O, czemu jeden idzie na dół? No nie pomoże mi? Masakra, ci z tymi baseballami są naprawdę niesamowici. Oni tak bardzo pchają się na przeciwnika. Dobra. No i teraz ostatnia misja, zlikwiduj przywódcę bojówkarzy. A ty koleżko, chodź za mną, bo ty mi się przydasz tam u góry. Nie wiem w ogóle, gdzie jest twój drugi kumpel, ale bardzo przydałby mi się tam u góry. Więc bardzo cię proszę, żebyś troszeczkę szybciej jednak szedł i wyszedł ze mną tam do góry. Tu już nic nie ma. Zapewniam cię, tu nic nie ma. Możesz iść tam do góry. Idź. Twój przyjaciel też przyjdzie? No cóż. Twój przyjaciel musiał stwierdzić, że wystarczająco już mi pomogliście i poszedł sobie. No i dobra, tutaj mamy ich chyba trzech. Dostał. Dostał. Pięknie. To było w miarę szybkie, słuchajcie. Ale przyznam się wam szczerze, że w poprzednim... Przy poprzedniej próbie nagrania tego odcinka niestety nie poszło mi tak łatwo. Można powiedzieć wręcz, że poszło mi źle. No, nazywajmy rzeczy po imieniu. Bo musiałem powtarzać tę misję. Co z niego wypadło tym razem? Maska bezpieczeństwa! No, proszę, pokażcie mi tą maseczkę. Proszę, trzeciego poziomu maseczka. To sobie zostawimy. Mamy czwarty poziom. Ale to jeszcze nie daje mi chyba możliwości odblokowania. Właśnie, na piątym poziomie dopiero. No dobra, słuchajcie. Skoro tutaj mamy to zrobione całe, no to możemy, myślę, zejść i tak jakby zakończyć całą tą misję.
Zjeżdżamy na linię. Excellent work, agent. Brooklyn is stable again. Manhattan. Manhattan is another story. Let's get over there and see for ourselves. I've got more agents with me now. We'll rendezvous with Agent Lau and fly over together. Commander Chang out. No i dobrze. Słuchajcie, lecimy na Manhattan, no. Można powiedzieć, samouczek został zakończony. Ja się jeszcze podleczę. I lecimy na Manhattan, no. Coś tutaj znajdę jeszcze. Manhattan, jak widzicie, po drugiej stronie jest już. Najprostsza droga przez most brukliński, ale ciekawe, czemu się nie da tam przedostać. Jeszcze sobie pobiegam tu, może coś znajdę fajnego. Nie bardzo wiem, co miałbym tutaj znaleźć, ale może się uda coś znaleźć. Ale nic nie widzę. Dobrze, to biegnijmy. Biegnijmy do furtki kolejnej. I zobaczmy cutscenkę. Coś dziwnie spokojnie tutaj. A cóż to się stało? No, jeszcze ona nas ratuje. Chyba ktoś rozwalił nasz śmigłowiec. Trochę średnio. Właściwie to nie jest śmigłowiec, nie wiem, jak ten obiekt latający się nazywa, bo to jest ten taki śmieszny. To śmieszne coś takie, co mu się te wirniki przestawiają, że może startować jak samolot, a może startować jak śmigłowiec. No i tak, mamy właściwie wstęp teraz, dopiero teraz taki prawdziwy do gry. Tak, mamy jakieś przebłyski tego, co się działo i tego, co się dzieje teraz. No i to jest misja, znaczy rzecz, którą jeżeli graliście w betę, to powinniście ją kojarzyć. Ja niestety nie nagrałem jej.
Tak jest. Tom Clancy z The Division. No i macie rzut na Manhattan. No i zaczynamy, słuchajcie, zaczynamy. Nowa misja, załóż bazę operacyjną. Baza operacyjna to jest to, co widzieliście już w moich odcinkach z Tom Clancy's The Division Beta. Tam już były początki tej całej bazy. No, a tutaj też zaczynaliśmy naszą rozgrywkę w becie. To jest baza, przez którą po prostu musimy przejść. Okej. Tak, tu sterylne pomieszczenia, w których muszą nas zdezynfekować. No i tutaj dopiero zaczyna się prawdziwa rozgrywka. Tutaj jeszcze mamy sporo rzeczy do pooglądania sobie. Myślę, że sobie to pooglądamy tak z ciekawości po prostu. No nic się tu nie dzieje. Ewentualnie, jeżeli gdzieś tutaj ty możesz mi raport sytuacyjny dać, nie? To daj mi, przyda się. Okej. No problem. Ty tutaj chyba masz... tworzenie rozgrywki. Tego to ja nie chcę. Co ty tutaj masz? Uzupełnienie. No i pięknie. Tutaj u ciebie można, widzę, kupić. Ale można też sprzedać rzeczy, więc ja chętnie coś posprzedaję, ponieważ przyda mi się posprzedawać rzeczy. O proszę, ja mam tutaj jakąś lepszą broń. No to tą sobie zostawimy jako pierwszą. Tą sobie zostawimy jako drugą. Tą sobie zostawimy jako trzecią. Zresztą mam ją wyekwipowaną. Pancerz. Tu nic chyba nie mam lepszego niż to, co widzicie. Więc skoro wyekwipowane mam to, co najlepsze, to mogę posprzedawać resztę. Wszystko sprzedaję jak leci, bo wiem, że nie jest mi to niczym potrzebne. Okej.
A w zamian tego zapewne w niedługim czasie będę mógł coś kupić. O, już widzicie, mogę nawet kupić sobie na przykład AK-47, który jest dużo lepszy od tego, co ja posiadam. Co jeszcze mogę kupić? MP5. Tutaj jakiś słabszy AK-47. Swoją drogą ciekawe, czym się różni od tego. Czy co, kupię sobie tego Akacza. Dobra. On tylko ma uzbrojenie, więc niezbyt wiele może mi dać. Czy Akacza ustawimy jako pierwszą broń? Myślę, że tak. Myślę, że tak. A za to tą E4 ustawimy jako drugą. I sprzedamy od razu te. Okej. Dobra, zobaczymy, co jeszcze tutaj dalej możemy zrobić. Ty nic mi nie możesz zrobić. Tutaj też nic. Tutaj mamy tablicę sytuacyjną. A tu jakaś skrytka jest, w której nic właściwie nie mamy. No tak, mamy tylko rzeczy, które są wyekwipowane. Aktualizujemy sobie mapkę. No i dobrze. Słuchajcie, moi drodzy, zanim, wydaje mi się, wyjdziemy już na miasto, aby przede wszystkim dojść tutaj do bazy głównej, czyli tutaj, to... O, tu jest jeszcze jakaś kryjówka, patrzcie. No proszę, tego nie było w becie. A to jest misja główna. Ale tym zajmiemy się już w kolejnym odcinku. W tym odcinku to by było na tyle. Jest godzina późna w nocy, więc ja już się położę spać najlepiej. No i zaczniemy sobie potem kolejne jakieś tutaj misje poboczne, potyczki i inne tego typu rzeczy. Tutaj też jest jakaś misja poboczna, potyczka. No a to jest misja główna, także tym na pewno zajmiemy się w kolejnym odcinku, słuchajcie. Tutaj mamy strefę mroku, czyli z angielskiego tam to było Dark Zone. No i jak widzicie, mamy naprawdę przeogromny po prostu obszar do pozwiedzania. Zapewne będzie mnóstwo tutaj misji do zrobienia. A swoją drogą widzę, że gra ma jeszcze na tyle potencjał, że to się wszystko może w DLC jeszcze znaleźć. No. Zobaczymy. Słuchajcie, no ale teraz to by było na tyle, tak jak powiedziałem. Mam nadzieję, że ten materiał wam się podobał. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli tak było. No i trzymajcie się. Do usłyszenia w kolejnych materiałach. Na razie. Cześć.